Panie Boże. God. Błogosław tego tłumacza. Please bless this translator. I proszę cię, daj mi proste słowa. Please give me simple words. Żebym w prosty sposób potrafił wyjaśnić to, co ty chcesz nam przekazać dzisiaj. So that in an easy way I could explain what you want us to hear today. Żeby twój lud był zbudowany. So that your people would be built up. I żeby twoje imię było wywyższone. And your name would be glorified. W imieniu Jezusa. In the name of Jesus. Amen. Więc chciałem trochę kontynuować to co mówiłem ostatnio. So I'd like to continue what I was talking last Och, time. Tak wiele moglibyśmy jeszcze mówić o krzyżu. We could say so much about the cross. I zachęcam was do tego, żeby przyjrzeć się bliżej temu, czym jest naprawdę krzyż Jezusa Chrystusa. I encourage you to look closer to what the cross of God is, of Jesus is. Bo on jest niesamowity. It is incredible. Jest potężny. It is powerful. On przenosi nas ze śmierci do życia. It moves us from death to life. I każdego dnia. And every day. On jest nam niezbędny. It is necessary for us. Bo on usuwa z naszego życia wszystko to, co stoi na przeszkodzie. Because it removes every obstacle from our lives. Żeby Duch Święty mógł wypełnić nas. For the Holy Spirit to fill us. I używać. And use. Ale dzisiaj chciałem powiedzieć o tej drugiej stronie krzyża. Today I wanted to speak about the other side of the cross. Bo jedna nas oddziela od starego życia. One side moves us away from the old life. A druga strona nas otwiera na nowe życie. And the second one opens the new life for us. Wyobraź sobie, że pewnego ranka budzisz się pośrodku lasu. Imagine that one of these mornings you wake up in the middle of the forest. Góry, rzeki, jeziora, mountains, rivers, lakes, dzika przyroda, nature. I nie masz nic. And you have nothing. A nawet jeśli masz telefon komórkowy, kartę kredytową, even if you have a cell phone or a credit card, świadectwo maturalne, your high school, cokolwiek, scores, po prostu nic z tego nie możesz użyć. You cannot use any of it. Bo jesteś w innym świecie. Because you are in another world. No może to świadectwo maturalne można by użyć jako podpałkę. Maybe you can use your high school papers as są takie, some stubble. Widziałem takie reality show. I saw this reality show. Przyznaję się, ja też oglądałem to jak Pastor Kim. I admit, I also saw some reality shows like Pastor Kim. Bear Grylls. Znacie takiego gościa, Bear Grylls? Do you know Bear Grylls? Nie? Nie? You don't know him? Pastor Michael. Zna go. I ten gość, on jest byłym komandosem jednostek specjalnych. He's a former special ops person from Great Britain. On potrafi przeżyć w każdych warunkach. He can survive in any circumstances. Dlaczego? Why? On mieszka w mieście. He lives in the city. Ale nauczył się, jak żyć w nowych warunkach. But he learned how to survive in new circumstances. I skorzystać z tego wszystkiego, co jest tam dostępne. And use everything he can that is available out there. A jeść rzeczy, których byśmy normalnie nie jedli. Eat things we wouldn't look at normally. A mieszkać w miejscach, w których byśmy normalnie nie mieszkali. Live in places we wouldn't live normally. Myśleć w taki sposób, jakbyśmy normalnie nie myśleli. Think in the way we wouldn't. A czerpać siły z takich miejsc i z takich rzeczy i z takich zasobów wewnętrznych, których normalnie człowiek nie używa. Get strength from sources humans usually don't use. I ten człowiek, tak przy okazji, jest nowo narodzony. And he is born again, by the way. On rzadko o tym mówi, ale kiedy mówi niesamowite świadectwo. He really speaks about it, but when he does, it is an incredible testimony. I on powiedział, że Jezus jest jego siłą w najtrudniejszych sytuacjach, Bóg jest jego siłą. He said that in the most difficult situations, Jesus is his strength. I mówi to otwarcie. And he speaks about it openly. Czy myślisz, że to, co powiedziałem o tym lesie,
Do you think what I said about this forest? Jest jest czymś, co się na mnie przydarzy? Something that would happen to us. To właśnie się dzieje dokładnie w naszym życiu. It is exactly what's happening in our lives. Kiedy w naszym życiu zachodzi przemiana. When in our lives there is a transformation. Kiedy wkracza krzyż. When cross steps in. Usuwa z naszego życia wszystko. It removes from our lives everything. Na czym dotychczas polegaliśmy. That we've relied on up to this point. Co było naszym zaopatrzeniem. Our provisions. Co dawało nam siłę. Everything that gave us strength. Czym się karmiliśmy. We've fed everything we've w czym pokładaliśmy nadzieję. What we've put our hope in. Apostoł Paweł w liście do Filipian, trzecim rozdziale, mówi o tym. Apostle Paul in Philippians, the third chapter, speaks about it. Od wersetu trzeciego. Verse 3. Przeczytamy po polsku tylko, okay? We'll read only in Polish, you can look it up. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego. Z rodu izraelskiego. Z pokolenia Beniaminowego. Hebrajczyk z Hebrajczyków. Co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Philippians 3-6. Świetnie sobie radził w tym świecie. Paul was doing very well in the world. Świetne pochodzenie. He had a great upbringing. Zaszczytne plemię, z którego pochodził Beniamina. Noble tribe he came from. Uczestnik historii i narodu hebrajskiego. He was partaking in the history of the Hebrew nation. Według wykształcenia uczony w piśmie. He was very sophisticated in his education. Jeśli chodzi o pozycję faryzeusz. He was a Pharisee. Co do sprawiedliwości, człowiek bez nagany. He was very righteous. Without blame almost. Tożsamość. His identity. Spuścizna. His legacy. Mocne strony. Powerful. Pozycja. Position. Wszystko to. Everything. Co było mu zyskiem. That was valuable. Kiedy spotkał Jezusa, który powołał go do nowego życia. When he met Jesus, who called him to another life, to the new life. Do czego mu się to przydało? What could he do with what he had? On mówi, ale wszystko, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Everything that was valuable to me, I declared unnecessary because of Christ. I dokładnie to spotyka każdego z nas. Czy tego chcemy, czy nie? This is exactly what's happening to each one of us, whether we want it or not. Czy to rozumiemy, czy nie? Whether we understand it or not. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. If somebody is in Christ, he's a new creation. Stare przeminęło. The old has passed away. To, co było dla mnie zyskiem, what was gain teraz for me, może być moją szkodą. Now could be harmful to me. Wiesz dlaczego? Do you know why? Bo mogę czerpać niesamowitą poczucie szukać sprawiedliwości w zakonie. Because I can look for righteousness in the law. I w ogóle nie potrzebować sprawiedliwości w Chrystusie. And not need righteousness in Christ. Mogę się opierać na moim pochodzeniu, wykształceniu, mojej pracy. I can rely on my upbringing, on my education. I w ogóle nie znać mocy Chrystusa, bo jej nie potrzebuję. And not know the power of God at the same time because I don't need it. Kiedyś Chrystus uczył ludzi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Christ taught the prayer to people. Give us your daily bread, Lord. Dzisiaj idziesz do lodówki albo do Biedronki i masz wszystko za grosze. Today you go to a grocery store and you have everything for pennies. I można żyć całkiem nieźle. And you can live pretty well. Nawet jako chrześcijanin.
even as a Christian. Nie mając zielonego pojęcia o mocy Ducha Świętego. Not knowing anything about the power of the Holy Spirit. O mocy nowego życia. Or about the power of the new life. O mocy Jezusa Chrystusa. About the power of Jesus Christ. O głębi poddania. About the depth of obedience. Posłuszeństwa. Obedience. Pokory. Humbleness. Tego wszystkiego, co jest pod dostatkiem w Królestwie Bożym. Everything you have plenty in the kingdom of God. I wiecie co? Boję się. And I'm afraid. Żeby moje życie nie wyglądało w ten sposób. That my life could look like that. I boję się, że część mojego chrześcijańskiego życia niestety tak upłynęła. I'm afraid that some part of my Christian life was like that. Nie rozumiejąc mocy krzyża. Not knowing the power of the cross. Próbując, wiecie, nowe wino wlewać do starych bukłaków. Trying to put new wine into old wineskins. I tylko patrzeć, jak one trzeszczą, się rozpadają. And just look at it as they fall apart. I jak to cenne nowe wino po prostu się wylewa. And how this valuable new wine is just spilling out. Zamiast być zaniesiony do kogoś, kto jest spragniony. Instead of being brought to somebody who's thirsty. Wiecie, radość w Panu jest naszą siłą. You know, the joy in the Lord is our strength. Apostoł Paweł mówi w tym samym liście, w tym samym rozdziale nawet, radujcie się w Panu, powtarzam, radujcie się. Apostle Paul says in the same chapter to rejoice in the Lord. Ale jednocześnie to, o czym mówimy, jest tak poważne. What I've talked about is so serious. Tak cenne. So valuable. Że Syn Boży, Bóg Wszechmogący, that Son of God, God Almighty, zostawił wszystko. Left everything. Schował się w ciele człowieka. Hid himself in the body of a man. I pozwolił się ukrzyżować. And allowed himself to be crucified. I przelał swoją cenną krew. And spilled his precious blood. Oddał swoje cenne życie. He gave his precious life. Żebyśmy nie tylko byli usprawiedliwieni, zbawieni. So not only that we could be made righteous and saved. Ale żebyśmy chodzili w nowości życia. But so that we could live in the new life. Dlatego Paweł pisze tak. So Paul writes like that. Ale wszystko to, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Everything that was gained to me, I declared harmless. I wiesz, to nie jest błaha rzecz. It's not a simple thing. Pomyśl sobie. Think about it. Że budzisz się, patrzysz w lustro i nie masz tego wszystkiego, co miałaś albo co miałeś. You wake up, you look in the mirror and everything is gone. Budzisz się tam, w pośrodku tego lasu i nie masz tego wszystkiego, nie masz lodówki, nie masz Biedronki, nie masz niczego. You wake up in the middle of the forest and you don't have any grocery stores. I jest zaopatrzenie. Tam jest zaopatrzenie. There is provision there. Ale musimy nauczyć się. But we have to learn. Gdzie je znaleźć i jak z niego korzystać? Where to find it and how to use it? Czy wiesz? Do you know? Jak żyć w nowości życia? How to live in a new life? Jak napełniać swoje życie codziennie Duchem Świętym? How to fill your life every day with the Holy Spirit? Jak słuchać głosu Chrystusa? How to listen to the voice of God? W Ewangelii Jana 10 rozdziale, czy on nie powiedział, że jest dobrym pasterzem? In the Gospel of John 10. John 10. He didn't say he's a good shepherd. I on prowadzi swoje owce. He did say he's a good shepherd and he leads his sheep. I jego owce idą za nim. And his sheep follow him. Bo znają jego głos. Because they know his voice. Czy znasz głos Jezusa? Do you know the voice of God, of Jesus? Nie mówię tego, żeby kogokolwiek, wiecie, rozliczać albo sądzać. I'm not saying this to like put blame on anybody. Mówię dla naszego zbudowania. I'm talking for your edification. Dla naszego upamiętania. So we could bo szatan robi wszystko, żebyśmy żyli cieleśnie. Because Satan does everything so we could do things in the flesh. W próżności umysłu. The vanity of the mind. Jak Paweł pisze w Efezjan 4 rozdziale. As Paul writes in Ephesians 4. Nie bądźcie jak poganie żyjący w próżności umysłu. Don't be like the Gentiles who live in the vanity of the mind. Że jesteśmy mamy całe niebo dostępne. We have all of heaven at our disposal. A my jakieś okruszki ze świata jeszcze próbujemy łykać. And we try to get some leftovers from the world. I co jeszcze? Paweł mówi,
Ze względu na Chrystusa uznałem wszystko inne za szkodę. And Paul says, because of Christ, I counted everything else as. Dlaczego on tak powiedział? Why did he say that? Bo on odkrył. Because he discovered. Kim jest Chrystus? Who Christ is? I on to nie jest jakieś religijne ćwiczenie. And it's not some religious exercise. To jest objawienie Chrystusa. It's a revelation of Christ. I Paweł mówi, dla mnie życiem jest Chrystus. And Paul says, to me to live is Christ. A śmierć zyskiem. And death is Wolałbym być z Chrystusem. I'd rather be with Christ. Bo to jest daleko lepiej. Because it is far better. On to mówi jako żyjący człowiek. Mówi, wolałbym doznać śmierci i być z Chrystusem. He as a living man says, I would rather die and be with Christ. Bo on jest tym wszystkim, o czym moje serce marzyło od początku. Because he is everything my heart dreamt of since the beginning. I wreszcie przyszedł do mnie i mi się objawił. And finally he came to me and he revealed himself to me. I to wszystko, co było mi zyskiem. Everything that was w porównaniu do niego. Compared to him. To jest są śmieci. It's garbage. To jest garbage. It's garbage. It's śmieci. Halleluja. Halleluja. Jezus Chrystus. Jesus Christ. Kim jest Jezus Chrystus? Who is Jesus Christ? Kim jest Jezus Chrystus? Who is Jesus Christ? Jakie jest jego serce? What is his heart like? Takiego bądźcie usposobienia, jakie było w Chrystusie. Be towards each other as Christ was. Chociaż był równy Bogu. Even though he was equal to God. Nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu. He wasn't insisting on being equal to God. Wyparł się samego. He denied himself. Halleluja. Halleluja. Rozumiesz to? Do you understand it? Ja patrzę na to i nie mogę tego ugryźć nawet. I look at it and I cannot. Trochę ugryzłem. I chcę więcej. And I want more. Ale po prostu nie mam miejsca na to. But there is no capacity for it. Dlatego wszystko inne chcę usunąć z mojego życia, that's why I want żeby jak najwięcej miejsca zrobić dla Jezusa. From my life, so I could make as much space as I can for God, for Jesus. Bo on jest życiem. Because he is life. Bo on jest życiem. He is life. Bo on jest życiem. Wiecie, kiedyś była taka bardzo trudna sytuacja dla mnie, dla mojej żony, dla kościoła w Gdańsku. Już była. Nie jedna taka. Some time ago, there were many of those situations, but they were very difficult for me, my wife, and the church in Gdańsk. 11 lat temu. 11 years ago. I wiecie, różne głosy słyszałem. I heard many voices. Były dwie strony jakby tego, co się stało. There were two sides. Jedni mówili to, drudzy mówili tamto. Some said this, some said the other. Tu miałem przyjaciół, tam miałem przyjaciół. Here, I had friends there. Tu byli doradcy. The advisors here and there. Totalne, wiecie, zamieszanie. Complete confusion. Każdy miał rację. Everybody was right. A wszystko wyglądało tragicznie. And everything looked terrible. I wiecie, co się stało? Do you know what happened? Pamiętam, jak w domu modliłem się. I remember praying in my house. Stanąłem przed drzwiami balkonowymi. I stood in front of my balcony doors. Chociaż one nie mają tutaj żadnego magicznego znaczenia. Even they are not important in the story. Spojrzałem na Gdańsk. I looked over at Gdańsk. I usłyszałem taki głos. And I heard a voice. Trzy słowa. Three words. Które wszystko zdefiniowały i wyjaśniły. That defined everything and explained everything. Szukaj mojego życia. Look for my life. Halleluja. Halleluja. Szukaj mojego życia. Look for my life. I myślę, że właśnie apostoł Paweł odkrył to życie. And I think Apostle Paul discovered this life. Dlatego był tak radykalny. That's why he was so radical. I wiedział, że tu chodzi, że tu jest stawka większa niż życie. And he knew the stakes are bigger than life. O wiele więcej chodzi. It's about much more. I on mówi, lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę
To jest Filipian, trzeci rozdział od 7 do 11. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa Jezusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszystkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Czy myślisz, że jest jakaś inna droga? Do you think there is any other way? Żeby zyskać Chrystusa? To gain Christ. Musimy zadać sobie to pytanie. We need to ask ourselves this question. Duch Święty daje nam wyzwanie, każdemu z nas i nie tylko z nas. Holy Spirit challenges each one of us. On daje wyzwanie każdej osobie w naszych kościołach. He challenges every person in our church. I nie tylko w naszych kościołach. And not only in our church. Ale my jesteśmy odpowiedzialni za nas samych. Tak. But we are responsible for each other, for one, for ourselves. Jak cenny jest dla mnie Chrystus? How valuable is Christ for me? Ile dla mnie znaczy przeżyć każdy dzień z Chrystusem? How much it means to me to live every day with Christ? Czy jest tak cenny, że zgodzę się na krzyż? Is it so precious that I will agree to the cross? I na to, żeby się uczyć nowego życia? And to learn the new life. Czy też wystarczą mi te rzeczy, które już miałem w życiu? Or am I satisfied just with the things that I already had in my life? To, co już było dla mnie zyskiem. What was already valuable for me? Hej, Duch Święty zadaje nam to pytanie, mi również. The Holy Spirit asks this question to us, myself included. Jeśli chcemy naprawdę doświadczyć obfitego życia, które jest w Chrystusie. If we really want to experience the abundant life that is in Christ. W Ewangelii Jana 10, rozdziale 10 wersecie. In John 10:10. To potrzebujemy zaakceptować dzieło krzyża w naszym życiu. Then we need to accept the work of the cross in our lives. I potrzebujemy nauczyć się zupełnie nowych umiejętności. And we need to learn a new set of skills. Poznać nowe narzędzia i możliwości, jakie mamy w Bogu. To get to know new possibilities we have in God. Zgodne z pozycją w okręgach niebiańskich w Chrystusie. That are as the pozycja to our position in the in heaven. I Bóg ma taki zestaw. And God has this set of skills. To się nazywa nowe stworzenie. It's called a new creation. To jest dla nas zestaw. Zestaw, wiecie, do nowego życia. It is a set of skills for our new life. I zachęcam was. I encourage you. Nas wszystkich, byśmy podjęli tą decyzję. To make this decision. Byśmy wybrali to nastawienie. To choose this attitude. Żeby, tak jak Paweł. So that as Paul. Wszystko inne, które co opiera się poznaniu Chrystusa. Everything else that disturbs us from knowing Christ. Żebyśmy odłożyli. To put away. I pozwolili Bogu uczyć nas. And let God teach us. O nowym życiu. About the new life. Apostoł Paweł mówi, czy nie wiecie, Paul says, do you not know? Że jesteście świątynią Bożą, that you are the temple of the, of God, i że Duch Boży mieszka w was, that the Holy Spirit dwells in you, że Duch Boży mieszka w nas, the Spirit of God lives in us, dwells in us. Oh my God, mój Boże, kim jestem? Who am I? Co jest we mnie? What is in me? W liście do Efezjan w drugim rozdziale. In Ephesians 2. A
W wersecie 5 i 6 Paweł pisze: i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, i wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebiańskich w Chrystusie Jezusie. Even we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. And raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Gdzie jest moje serce? Where is my heart? Gdzie jest moja pozycja? Where is my position? Gdzie są moje myśli? Where are my thoughts? Jaki mam autorytet? What is the authority I have? W okręgach niebiańskich w Chrystusie. It's all in heavenly places in Christ. Gdzie jest diabeł? Where is the devil? Tam. Pod naszymi stopami. Beneath our feet. Tam, na świecie. In the world. Kiedy patrzymy tutaj, na świecie widzimy problemy olbrzymie. When we look, we see gigantic troubles in the world. Kiedy patrzymy z okręgów niebiańskich, widzimy wielkiego Boga, a problemy takie małe. God and the troubles are so small. To jest nasza nowa tożsamość. This is our new identity. To jest nasza nowa pozycja. This is our wszystko position. Mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie Jezusie. Czyż nie? I can do everything through Christ Jesus. Większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest w świecie. Czyż nie? The one who's in heaven is bigger than the who's moje ciało jest świątynią Boga świętego, wszechmogącego Boga. Moje ciało jest świątynią. My body is the temple of the all-powerful God. Moi bracia i siostry są zakupieni przez krew Chrystusa. My brothers and sisters were bought with the blood of Christ. Ale ten pijak śmierdzący tam pod budką z piwem, tak jak tu widzieliśmy w Krynicy w jednym barze. And the drunk over there in the bar. Czy on ma mniejszą wartość niż ja? Is he less valuable than I am? Taką samą. He's all as valuable. Ten Chrystus w nas. The Christ in us. On chce dopaść tego grzesznika. He wants to get to the sinner. On chce go zalać miłością, łaską, prawdą, światością, świętością. Holiness. Pozwolimy mu? Will he let him? Zdecydujemy się na tą drogę? Will we decide to walk? Pójdziemy w ślady apostoła Pawła? Will we follow the footsteps of Apostle Paul? Pójdziemy w ślady Beara Grylsa? Will we follow the footsteps of Bear Grylls? Nauczymy się żyć w nowych warunkach? Will we learn to survive korzystać in new circumstances? Z nowych możliwości? Use new possibilities? Niech Bóg was błogosławi. Niech Bóg nas błogosławi. God bless us. I niech uczyni to w naszym życiu. Amen. And may He do this in our lives. Ojcze, dziękujemy ci bardzo. God, thank you very much. Za to, że nie tylko nas zbawiłeś, that you not only saved us, ale dałeś nam też w Chrystusie nowe życie. But you also gave us new life. Jesteśmy nowym stworzeniem. We're new creation. I mamy życie obfite w Tobie. And we have an abundant life in you. Pomóż nam, Panie. Please help us, Lord. Zobaczyć, jak jesteś wielki i wspaniały. To see how great and magnificent you are. Że jesteś godzien tego. That you are worthy. Żeby wszystko inne odłożyć. You are worthy that we can i żeby się oprzeć na Tobie. And lean on you. Żeby wszystko, na czym dotychczas polegaliśmy, żeby przeszło przez krzyż. Everything we relied through up to this point, i żeby it would go through the cross. I żeby się oparło na Twojej mocy. That it would rely on your power. Jeśli jesteśmy inżynierami, if we are engineers, żebyśmy byli inżynierami według Twojego serca. May we be engineers according to your heart. Jeśli pracujemy jako sprzątający, if we are janitors, żebyśmy to robili z Twoją miłością i radością. May we do this with your love and joy. Jeżeli przychodzą doświadczenia, may the experiences come, żebyśmy to postrzegali jako najwyższą radość. That we could look at them as the greatest joy. Bo mamy Ciebie. Because we have you. I Ty we wszystkim współdziałasz ku dobremu. And you do everything good. Żeby sprawić ten cud. To perform the miracle. I upodobniać nas do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. That as we are being made into the image of your Son, Panie, Jesus Christ. Panie, oddajemy Ci ten czas dzisiejszej ewangelizacji. As we give you this time of this soul winning today. Używaj nas, Panie. Use us, Lord. My chcemy zanieść Ciebie. We want to bring you. I prosimy Cię, pragniemy tego, byśmy znaleźli dusze, które chcą Ciebie. Please let us find souls that want you. W Twoim świętym imieniu. Amen. In your holy name. Dziękuję, błogosławię was. Thank you. God bless you.
Chciałem tylko jeszcze jedną rzecz dodać. Dostałem SMS-a dzisiaj rano. Also wanted to add one thing. I received a text message. Że niestety te przypuszczenia się sprawdziły. That unfortunately the predictions. I nasza siostra Agnieszka ma całkowicie zalany zakład fryzjerski. And our sister Agnieszka, her mały strumyczek wylał. I w tej chwili tam bracia z kościoła i sąsiedzi, znajomi są tam i wylewają tą wodę. Right now the neighbors and people from the church are over there and helping her with the water. I prosimy, kontynuujmy w modlitwach. And please keep them in prayer. Okay. Jesteś dobry, Twa łaska trwać będzie na wieki. Ty jesteś dobry, Twa łaska trwać będzie na wieki. Ty jesteś dobry, Twa łaska trwać będzie na wieki. Ty jesteś dobry, Twa łaska trwać będzie na wieki. Wszystkie narody oddają Ci cześć, w każdym języku wyznają Ci, że wielbimy Cię. Alleluja, alleluja, wielbimy Cię za dobroć Twą. Wielbimy Cię. Alleluja, alleluja, wielbimy Cię za dobroć Twą. Aleluya.
nasz Ojcze nieskończony, wszystko stworzyłeś Ty, Wszechmogący. Świętego Ducha mocą poczęty został Syn, Jezus nasz Zbawca. Tak ja wierzę w Boga Ojca, Syna, którym Jezus jest. Wierzę też w Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w I believe in Christ the Son.
mój, wierzę w nasze zmartwychwstanie, że Jezus przyjdzie znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Wierzę, że jest życie wieczne, że na ziemię przyszedł Bóg. Wierzę we wspólnotę świętych i święty Kościół Twój. Wierzę w nasze zmartwychwstanie, gdy Jezus przyjdzie znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Światłości świata, co zeszła w mą ciemność, otwarła oczy na świt. Piękno, co serce wzbudziło zachwytem, nadzieją my z Tobą dni. Jestem tu, by wielbić, jestem na kolanach, jestem szepcząc Pan. Śnieniem wszystkim, co jest cenne, zdumiewa mnie cudowność Twoich dróg. Light of the world, you step down into darkness, open my eyes, let me see.
jesteśmy ośnieniem wszystkim, co jest cenne. Zdumiewa mnie cudowność Twoich dróg. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Jestem tu by wielbić, jestem na kolanach, jestem szepcząc Pan mój i mój Bóg. Ty jesteś mym olśnieniem, wszystkim, co jest cenne, zdumiewa mnie cudownie.